Najbliższy piątek, 9 lipca, to ostatni dzień pracy w systemie ograniczonego dostępu do starostwa powiatowego. Zarówno do wydziałów znajdujących się na Placu Ratuszowym 1, mam tu szczególnie na myśli Wydział Komunikacji, jak i też oczywiście do wydziałów naszych zlokalizowanych na ulicy Gryfitu. Od 12 lipca normalnie przyjmujemy już naszych klientów, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli w dalszym ciągu obowiązują odległości, w dalszym ciągu obowiązują maseczki, dezynfekcja. Od daty 9 lipca będzie to datą ostatnią, w której będzie można wrzucić dokumenty do takiej umownej skrzynki. W związku z zaległościami w toczących się sprawach w Wydziale Komunikacji w pierwszych dniach, licząc od poniedziałku, może się zdarzyć, że do wydziału będzie przyjmowana mniejsza ilość osób. W Wydziale Komunikacji w chwili obecnej rejestrujemy sprawy, które zostały do nas wrzucone z początkiem czerwca, czyli praktycznie biorąc prawie ponad miesiąc mamy spraw zaległych. W tym momencie liczba ograniczona może na przykład oznaczać, że będziemy przyjmowali poprzez system rejestracji Qmatic na przykład 20 albo 30 osób w pierwszych dniach po to, żeby te zaległości nadrobić, a później już będą wszystkie kwestie realizowane na bieżąco. W Wydziale Budownictwa środa jest dniem wyłączonym z bezpośredniej obsługi interesantów.